Kiedy berliński runął mur, żelazna kurtyna, uśmiechnęła się nadzieja, jak matka do syna. Sam wierzyłem w nowy ład i wyższość ustroju, co każdemu daje szansę zebrać plon własnego znoju. Udowadniać nie muszę wam, że cieszyłem się wolnością, otwartymi granicami, zbliżającą się ludzkością. Lecz popadam w zwątpienie i choć na wiarę wciąż mnie stać, systemu zacząłem znów się bać. Wystarczy tylko spojrzeć w okno internetu, by dekadencją zapełnił się pokój. Następne konflikty, krwawe rozboje są ciągle wojnami o pokój. Proszę, nie zrozumcie mnie źle, ja się nie skarżę na swój los. Ja żyję na marginesie i chciałbym skromny zabrać głos, gdyż widzę z mojej pozycji, że pod płaszczykiem demokracji ukrywa się potwór zachłannej dominacji. Udowadniać nie muszę wam, że władza i pieniądze od zarania dziejów zbrodnicze rodzą żądze. I co rusz coś potwierdza mi, że wizja wielkiego brata wisi nad nami jak topór kata. Lecz zanim tu powiem to, czego mówić nie wolno, bo oficjalnie inna wersja jest na serio, na historyczne powołam się fakty i po nich pociągnę śmiałą serią. Podczas I wojny światowej prom pasażerski Lusitania transportował wybuchowe ładunki, czego etyka i prawo zabrania. Trafiony niemiecką torpedą eksplodował jak fajerwerki. Uleciało 1200 dusz, media zawrzały krzykiem wielkim. Udowadniać nie muszę wam, że incydent ten masą krytyczną przechylił szalę na stronę wojny. Przekonał opinię publiczną, historia milczy, że połowę odpowiedzialności za groch ponoszą ci, co przewozili w lukach proch. Jeśli wszak da się zrobić dobry biznes, towar śmiercionośny wysyłając za morze, mało ważne są ofiary cywilne. Bóg, bankiera, pieniądz, wszystko może. Od czasu też nie szczędzą nam wyjaśnień i odpowiedzi, że na Pearl Harbor napadła Japonia i to tak całkiem bez zapowiedzi. Znów przepadł dziś tutaj fakt, że amerykańscy szyfranci wcześniej złamali japoński kod, tak jak niemiecki alianci. Udowadniać nie będą wam, że poświęceni zostali żołnierze, synowie, bracia, ojcowie. Powiedzmy sobie szczerze, dlaczego dano przepaść im i flocie, bo też ją wspomnę. Czyż nie po to, by móc drugą wkroczyć w wojnę? Lecz już słyszę polemikę, która nadciąga jak rozszalały żywioł z lewa i z prawa, że przecież III Rzeszy należało utrzeć nosa i Roosevelt miał niepisane prawo. Proszę, nie zrozumcie mnie źle, ja nie wyrażam tu sympatii ni do Wilhelma, ni do Hitlera, ni do Husseina, choć ten ostatni pytał, czy wolno w Waszyngtonie, zanim bogaty zajął Kuwait, na politycznym dał nabrać się fortel, jak do agresji Glade. Udowadniać nie muszę wam, że dwie wojny w perskiej zatoce nie chroniły świata przed złem, że chodziło tutaj o ropę na pretekst tylko czekał ojciec, jak i syn, prezydent Bush, by Irakowi do gardła podnieść nóż. W tym celu też uknuto największe kłamstwo i wiem, że zbulwersuje zatwardziałych w wierze. False flag attack 11 września nowojorskie zburzył wieże. Już Stalin mówił i nie był w błędzie, że terror to najlepsze narzędzie, by utrzymać naród w ryzach i posłuszeństwo mieć wszędzie. Dziś nie chodzi tu już tylko o nację, lecz o globalną politykę, która z banksterem jest za pan brat i mafijną tworzy klikę. Udowadniać nie muszę wam, nie będę wam, że liczba zbrodni jest dłuższa, że w Wietnamie, Libii, Syrii zapłaciła ciałem tłuszcza. I jeśli choć marną niepewność zasieją pieśnią swą, sceptycy niech się na mnie klną, bo w znak zapytania wygina się przyszłość. I choć świat się nie skończył z kalendarzem Majów, ja ufać chcę niezmiernie, że czeka mnie jeszcze wiele pięknych miesięcy Majów. Dzieje wszak ludzkie są opowieścią,
konfliktów niezwykle barwną i tysiąc razy powtarzany fałsz staje się historyczną prawdą. Ktoś ciągle stara się wmówić mi, że z groty gdzieś w Afganistanie niejaki Bin Laden dowodził akcją, która w pamięci nam pozostanie. Udowadniać nie będę wam, że aby dzierżyć taki oręż, trzeba potężniejszym być, by największej zagrozić potędze, więc wnioski pozostawiam do przemyślenia w tym świecie dziwnym, lecz proszę, nie każcie mi być naiwnym. Dla tych zaś, co powiedzą z pewnością gdzieś o mnie, że nie stworzone, opowiadam historię. Przypomnę tylko, że ona lubi się powtarzać i że każdy z nas tworzy historię. W jednym słowie tyle znaczeń, ile przeina.